Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wraz ze świętą Barbarą, szczególną naszą patronką, wchodzimy w czas Adwentu, oczekując ponownego przyjścia Zbawiciela świata z mocą i majestatem. A nim to nastąpi, czekamy Jego przyjścia do naszych serc w Komunii Świętej. Nieprzypadkowo patronuje nam w tym święta Barbara, bo to jej anioł z nieba przyniósł w Komunii Świętej tego, za którego królowanie poniosła śmierć męczeńską i stała się od tej pory patronką dobrej śmierci tych wszystkich, którzy z ufnością w trudnych momentach życia jej wstawiennictwa przyzywali, prosząc, by im przyniosła Jezusa Chrystusa. Z historii wiemy, że uzyskał tę łaskę między innymi święty Stanisław Kostka, polski patron, który należąc do bractwa dobrej śmierci na łożu boleści, w otoczeniu wrogich Eucharystii, heretyków wiedeńskich, otrzymał z jej rąk Komunię Świętą. Skoro święta Barbara od czasów starożytnych dzierży przywilej noszenia Eucharystii potrzebującym jej w chwilach trudnych, to razem z nią prześledźmy, z czego wyrosła jej wiara w żywą obecność Boga w Komunii Świętej, w jakiej atmosferze kultu eucharystycznego wzrastała i jaką prawdę szczególną oznajmiał chrześcijanom antyczny ów kult. A od razu powiem, że prawdą szczególną w starożytności była cześć dla Matki Syna Bożego, która poprzez swoje fiat, niech mi się stanie, już raz dała nam Zbawiciela. Tą prawdą Kościół żył od początku. Znalazła ona swój malarski wyraz w sztuce starochrześcijańskiej, którą musiała poznać święta Barbara, bo z niej wyrosła. Udajmy się zatem do antycznego Rzymu podziemnego, w którym choć ciemno, to nigdy nie czułem strachu, bo ilekroć tam wchodziłem, zawsze pamiętałem, że miejsce to uświęcone jest braćmi i siostrami, którzy tam się modlili, a bywało, że składali życie za Chrystusa. Śmiało więc mogę powiedzieć za świętym Cyprianem: o ciemności podziemne, jaśniejsze jak słońce. I zacznijmy nasze archeologiczne kazanie od zwiedzania katakumby świętej Pryscylli przy starożytnej drodze Via Salaria. Nazwę otrzymała ta nekropolia chrześcijańska od Pryscylli, matki senatora Pudensa, nawróconego wedle tradycji przez świętego Piotra. Wchodzimy do kaplicy, którą w XIX wieku, w połowie XIX wieku, odkrył ojciec archeologii chrześcijańskiej Giovanni Battista de Rossi. I oto przed nami, przed naszymi oczami ukazuje się piękna postać niewiasty z welonem na głowie, ubrana w tunikę o krótkich rękawach, która u piersi trzyma nagie dziecko. I bardzo proszę, by maestro nam pokazał ten obraz.
mamy go tutaj. Dziecko ma zwróconą główkę przez ramię ku widzowi i zdaje się mówić: Jam jest Zbawicielem świata. Po waszej prawej ręce Matka Najświętsza i Dzieciątko Jezus. Choć obraz jest zniszczony, to twarz niewiasty owalna, na ustach igra lekki uśmiech, rysy ma regularne, szlachetne, oko jest oprawne w piękne brwi, jest duże i myślące. I nie trudno zgadnąć, kto to jest. Jest to Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Mężczyzna zaś, stojący obok, to jest upersonifikowanie trzech proroków: Balaama, przepowiadającego wyjście z gwiazdy Jakuba, Izajasza z jego proroctwem o Pannie, która porodzi syna, i Micheasza mówiącego o Betlejem, z którego wyjdzie Zbawiciel pasący rózgą żelazną swój naród. Ta piękna postać Madonny, którą zachwyciłby się Rafael Santi, gdyby ją widział, jest najstarszym obrazem Najświętszej Panienki, która zdaje się mówić: uczyńcie, co wam powie dziecię, mój syn. I posłuszni temu wezwaniu Maryi, udajmy się za jej boskim synem do Wieczernika, gdzie Chrystus w Eucharystii zastawił nam z ciała i krwi swojej aż do końca świata prawdziwą ofiarę i ucztę sakramentalną. Wstąpmy teraz do cmentarza świętej Domicylli, w której znajdujemy wyobrażenie uczty z Wieczernika, tej pierwszej mszy świętej, która jest prawdziwą ofiarą. I bardzo proszę, drugi obraz. Mamy tu przedstawionego Chrystusa w środku. Widzicie go? Piękny, grecki mężczyzna, młody człowiek w gronie 12 swych uczniów. Po umyciu im nóg Zbawiciel spocznie przy stole, a potem bierze chleb i powiada: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, dające się za was. A potem wziął kielich i rzekł: pijcie z niego wszyscy. To jest krew moja, wylewająca się za was i za wielu na odpuszczenie grzechu. Według tych słów Chrystus spełnił w Wieczerniku dwie rzeczy, które dobrze nam trzeba rozróżnić. Podał ciało i krew swoją do pożywania w komunii, a wcześniej jeszcze, zanim je dał apostołom za pokarm, złożył to ciało i krew Trójcy Przenajświętszej na ofiarę. Eucharystia jest bowiem najpierw dla Boga, potem dopiero dla ludzi. Najpierw jest ofiarą, potem jest sakramentem, czyli pokarmem duszy. I na ten ofiarny charakter Eucharystii wskazał sam Pan Jezus, kiedy powiedział, że ciało nie tylko daje na pokarm, ale i za nas je wydaje, i że krew swoją nie tylko daje na napój, ale ją za nas przelewa Bogu w ofierze dla przebłagania znieważonego przez grzechy nasze Jego majestatu. Zapytamy, w jaki sposób Chrystus dokonał już w Wieczerniku tego wydania swojego ciała i przelania za nas krwi swojej Bogu na ofiarę, kiedy przecież tak samo po wymówieniu słów konsekracji, jak i przed ich wypowiedzeniem, siedział pełen życia, jak widzimy, z apostołami u stołu biesiadnego.
Otóż na pozór w Chrystusie, tak jak i w chlebie i w winie przezeń konsekrowanym, nic się nie zmieniło. W rzeczywistości zaś chleb przestał być chlebem i przemienił się w ciało Chrystusa. Wino przestało być winem i przemieniło się w krew Jego. Tym samym też, acz Chrystus słowami konsekracji nie pomnożył swej istoty, to jednak pomnożył obecność swoją, swój sposób bytowania. Albowiem gdy przed wymówieniem nad chlebem i winem słów konsekracji człowieczeństwo istniało jego tylko na sposób wszystkim ludziom zwyczajnym, to z chwilą konsekracji i przez nią poczęło istnieć na sposób nowy, sakramentalny, pod postaciami chleba i wina. I to sprowadzenie przez Chrystusa swojego człowieczeństwa i zjednoczonego z Nim bóstwa w stan prawdziwego, duchowego pokarmu i napoju był dla Niego moralnym zniszczeniem, uśmierceniem, a tym samym najprawdziwszym ofiarowaniem. Była to pierwsza na ziemi ofiara w całej pełni doskonała. Ale mamy prawo pytać dalej. Jeśli Chrystus już w Wieczerniku złożył prawdziwą ofiarę z ciała i krwi swojej na odpuszczenie grzechów ludzkości, to może ofiara Golgoty w ogóle już była niepotrzebna? Tak nie wolno przypuszczać. Wiedzieć trzeba i zapamiętać, że ofiara z Wieczernika i ofiara z krzyża ściśle łączą się ze sobą. Sam Chrystus powiązał te ofiary w nierozerwalną całość na zawsze. Miał On ku temu powód szczególny. Chciał mianowicie ponieść na krzyż nie tylko swój fizyczny, ludzki organizm, ale też i wszystkich razem ludzi, czyli swe ciało mistyczne, aby w Nim i z Nim na Kalwarii stali się kapłanami i ofiarą, czyli każdego z nas. Do tego zostali dopuszczeni najpierw podczas Wieczerzy Pańskiej apostołowie jako przedstawiciele całej ludzkości. W uczcie tej bowiem oddał się cały przyjmującym komunię świętą apostołom i ściśle się z nimi zjednoczył. Zatem patrząc na te postacie apostołów, odnajdujcie swoje własne rysy, bo i my mamy w tym tajemniczy swój udział, mimo że fresk pochodzi z trzeciego stulecia. To my jesteśmy w tych rysach. Tyle możemy wydobyć z tego obrazu z katakumb świętej Domityli. Przejdźmy teraz do kolejnych niezmiernie ważnych słów, które wypowiedział Pan Jezus: to czyńcie na moją pamiątkę. Zawierają one akt fundacyjny mszy wieczystej na ziemi. Nimi bowiem Chrystus przeniósł na apostołów i na ich następców swój urząd kapłański, a zarazem dał ścisły nakaz powtarzania, odnawiania uczty z Wieczernika dla wszystkich pokoleń ziemi, aż do czasu, kiedy zjawi się na sąd ostateczny. Oczywiście Chrystus pozostaje jedynym kapłanem na wieki, a kapłani z ludzi wzięci są tylko zastępcami i narzędziami Jego. Użyczać Mu będą swoich ust, swoich rąk, aby On wciąż w Kościele mógł chrzcić, bierzmować, odpuszczać grzechy, namaszczać chorych, błogosławić nowożeńców, konsekrować chleb i wino na ciało i krew Jego. Stąd wniosek, że msza święta nasza, w której kapłani w imieniu, w zastępstwie Chrystusa, jako żywe Jego sakramenty, czynią to samo i tak samo, jak On przy ostatniej wieczerzy uczynił, jest również w sobie najprawdziwszą ofiarą.
W niej Chrystus jako Bóg człowiek już mniejszym stać się nie może niż wtedy, gdy staje się jakby kawałkiem chleba, jakby odrobiną wina. Pozwólcie, że to wam pokażę na tej maleńkiej hostii, którą podobną będzie kapłan konsekrował w czasie mszy świętej i wy przyjmiecie jako ciało Zbawiciela. Tak po franciszkańsku. Tak święty Franciszek, Antoni tłumaczyli ludziom. Popatrzmy na tę hostię. Ona we mszy świętej staje się utajonym Chrystusem. On jest Słowem, przez które wszystko się stało, a milczy. Jest światłem, a nie widzimy go. Jest samym pięknem, a nie ma mniej blasku niż ta biel opłatka. Jest bogactwem, a nikt od niego biedniejszy. Jest wszechmocą, a staje się bezsilnym, mogę zrobić z nim co chcę. Jest nieskończonością, a zamknięty w najmniejszej przestrzeni. Jest życiem, a nie ma ruchu. Działania podpadającego pod zmysły. Jest królem wieków, a właściwie niewolnikiem skrępowanym nie tylko więzami sakramentalnymi, lecz i w niewoli ludzi i żywiołów bez obrony. Mogą go profanować nawet, przyjmując go na rękę w Komunii Świętej. Jest Bogiem i człowiekiem, a żadnego w nim nie masz śladu bóstwa. Niczego, co przypominałoby człowieka. Niczego. Chleb. Tylko wiara mi mówi, że podczas mszy świętej, w takiej jak ta hostii, będzie Bóg i człowiek, że tu będzie żywe serce, że tu cały jest Jezus Chrystus. Jakim więc prawem, pytam, kapłani krakowskich kościołów udzielają Komunii Świętej, Najświętszego Ciała i Krwi Zbawiciela w ten sposób, że puszczają go z rąk do rąk przyjmującego? Jakim prawem? Czy mamy świadectwo na to w starożytności, że Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jest w tej kruszynie chleba? No oczywiście. Przenieśmy się teraz do katakumb świętego Kaliksta, przy starożytnej drodze Via Appia, najstarszej autostradzie świata, do pomieszczenia zwanego Kaplicą Sakramentu. Bardzo proszę, następny. Oto mamy obraz przedstawiający mężczyznę okrytego płaszczem, stojącego przy trójnożnym stole będącym symbolem ołtarza. Na stole leży chleb i ryba. Mężczyzna wyciąga prawą rękę nad rybą i to jest przedstawienie momentu konsekracji spełniającej się w czasie mszy świętej. A ryba i chleb to nic innego, tylko sam Chrystus. Niewiasta obok, którą widzicie, ma dwa znaczenia. Jest uosobieniem duszy, która cieszy się zbawieniem wiecznym, bo ma ręce wzniesione w górę, na znak, że ta dusza już jest w niebie. Dlaczego? Bo karmiła się Komunią Świętą z tego ołtarza obok. Ale jest też ta niewiasta symbolem Matki Kościoła, czyli wszystkich wiernych, co wśród adoracji i dziękczynienia otaczają stół ofiarny, aby razem z kapłanem składać Boga rybę Chrystusa jako ofiarę i uczestniczyć w uczcie z Jego ciała i krwi. W tej samej kaplicy sakramentów mamy następny obraz, bardzo proszę, który przedstawia siedmiu mężczyzn.
kim oni są i co oznaczają ryby na talerzach i widzicie kosze pod stołem. Przypomnijcie sobie, co po zmartwychwstaniu Pan Jezus powiedział, gdy przybył do apostołów łowiących ryby na jeziorze Genezaret. Siadając do posiłku z nimi, wziął z ogniska pieczącą się rybę, potem chleb i dawał apostołom do spożycia. I to jest ten moment. Jest to zatem nie uczta zwyczajna, ale eucharystyczna. Święty Augustyn powiada, że rybą upieczoną, którą Zbawiciel podał uczniom, nie jest kto inny, jeno sam Chrystus umęczony. On także jest chlebem, który z nieba stąpił, stąd te kosze z chlebem. A pseudo-prosper zakwitani, patrząc na ten obraz, który wy widzicie, o Chrystusie rybie, powie tak: która sama sobą uczniów nad brzegiem nakarmiła, ofiarując się całemu światu jako ichtys, ryba, upieczona w ogniu własnego cierpienia. A skoro padło słowo ichtys, to pokażmy kolejny obraz, który właśnie pokazuje rybę niosącą na swoim grzbiecie kosz z chlebami, i w środku z winem. I wszystko nam się wyjaśnia. Ichtys, Jezus Chrystus, Boży Syn Zbawiciel. Stąd ryba. To jest najkrótsze wyznanie wiary. Popatrzmy, bo to jest jeden z najstarszych wizerunków na świecie. Ryby jako Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, Zbawiciela świata. Jeszcze raz po grecku powiemy: Jezus Chrystus, Tcheu, Istis, Soter. Chios, Soter. Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel. Przejdźmy teraz z powrotem do pierwszego cmentarza świętej Pryscylli, bo tutaj mamy bardzo ciekawą scenę pokazującą, że Chrystus przekazał swą władzę ustanowienia Eucharystii kapłanom. Bardzo proszę. Następny. Tak jest. Oto w kaplicy zwanej grecką mamy obraz przedstawiający ucztę. U półkolistego stołu spoczywa pięciu mężczyzn i jedna niewiasta mająca welon na głowie. Na lewym końcu stołu, a więc na miejscu honorowym, siedzi odosobiony od reszty biesiadników szósty mężczyzna, brodaty, z wyciągniętymi rękoma, który łamie chleb. U stóp tej postaci znajduje się kielich o dwóch uchach. Jak rozumieć to malowidło? Odpowiedź jest prosta. Na stole obok kielicha są jeszcze dwa talerze. Na jednym leżą dwie, na drugim pięć ryb. Nadto poza oboma krańcami stołu stoją po lewej stronie cztery, a po prawej trzy kosze pełne chleba. To jest aluzja do cudu rozmnożenia ryb i chlebów, którymi Zbawiciel nakarmił głodny tłum. W tym cudzie starożytność chrześcijańska upatrywała zapowiedź Eucharystii. A zatem jest to uczta eucharystyczna. Brodaty mężczyzna, zajmujący pierwsze miejsce i łamiący chleb, to nikt inny, tylko biskup stojący na czele wspólnoty wiernych. Mówi nam o tym jasno święty Ignacy z Antiochii. Za ważną uważamy jedynie tę Eucharystię, która się w rękach biskupa lub tego, którego on upoważni, dokonywa. Fresk zatem
przedstawia właśnie ów moment ofiarny, w którym celebrujący biskup łamie chleb eucharystyczny, by go wraz z winem w komunii rozdzielić obecnym na mszy świętej. Spełniają się słowa świętego Pawła: kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest uczestnictwem w krwi Chrystusowej? Dlaczego Zbawiciel ustanowił mszę świętą, która sprawowana jest na ołtarzach całego świata tak samo jak ta, którą macie przedstawioną na fresku z początków trzeciego stulecia? Bo znał naturę ludzką i wiedział, że choć śmierć Boga człowieka jest zdarzeniem nie mającym sobie równego i na wszystkie czasy najdonioślejszym, to przecież przestałoby ono po jakimś czasie wstrząsać ludzkością, gdyby nie było czymś więcej jak jednorazowym aktem historycznym. No taki już jest świat i człowiek, ziemią zapomnienia. No tacy jesteśmy. I znając tę słabość ludzkiej natury, ustanowił Chrystus mszę świętą, w której odnawia swą mękę, aby patrzeć na nią mogły własnymi oczyma i prawie dotykać własnymi rękami wszystkie pokolenia ziemi. Stąd słusznie możemy położyć na tabernakulum napis: stoi krzyż mistyczny w hostii, gdy świat dokoła Niego, dokoła Jezusa Chrystusa Eucharystycznego się obraca. Ale jest jeszcze coś ważniejszego od przypominania męki Zbawiciela we mszy świętej. Mówi pięknie o tym Piotr Skarga: Zbawiciel przez śmierć krzyżową nagotował głęboką studnię żywej zbawczej wody i skarbiec złota i nieprzebraną spiżarnią potraw wszelakich i cudowną lecznicę z maścią na wszystkie wrzody duszy. Aby mógł człowiek to wszystko do swojej duszy wprowadzić, musi mieć naczynie, którym ze studni Chrystusa może zaczerpnąć. I tym naczyniem, wiadrem, jest właśnie msza święta. Gdyby w którym dniu mszy świętej zabrakło, zostałby ludzkości odcięty główny dopływ łask ze źródeł ran Chrystusowych płynący, zamknięty dostęp do skarbca, do spiżarni, do lecznicy. I znowu się pytam, jakim prawem biskupi na świecie zamykają kościoły i nie pozwalają sprawować mszy świętej? Jakim prawem? Zamykają dostęp do skarbca, do spiżarni, do lecznicy, do ran Chrystusowych. Pojemność tego naczynia, msza święta, jest wprawdzie w sobie nieskończona, sama w sobie. Ale dusza ludzka, za którą się msza święta odprawia, otrzymuje te skarby w zależności od swojej indywidualnej pojemności, czyli od swego przygotowania wewnętrznego. Jeśli ktoś odstoi mszę świętą, niewiele będzie miał z niej pożytku. Jeśli w niej w skupieniu uczestniczy, zyskuje wiele. Niektórzy aż tyle, że ich osobowość jak świętej Barbary zatraca się w Bogu tak, że Jego umysł jest naszym umysłem, Jego pragnienia naszymi pragnieniami, Jego miłość naszą miłością. Przygotowaniem do odebrania tych łask jest pragnienie, duch pokuty, miłosnego zjednoczenia się z Chrystusem. Jak daleko to zjednoczenie z Chrystusem może sięgać? No to też zależy od człowieka. Święty Paweł powiada: wypełniam w ciele moim, czego nie dostaję cierpieniom Chrystusa. Czy czegoś brak w męce i śmierci Chrystusa? Rzecz jasna, że niczego nie brakuje, gdy cierpienia rozważamy w osobie Zbawiciela. Ale Chrystus przeznaczony był od początku świata, aby być głową wszystkich ludzi, a ci,
aby się stali jego mistycznym ciałem. Między członkami ciała, a tegoż ciała głową, musi istnieć ścisły zestrój. Jeśli tedy głowa została cierniem ukoronowana, to i członki krwawić muszą. Rozumieli tę prawdę wielcy ludzie i dlatego za zaszczyt poczytywali sobie współcierpieć ze Zbawicielem i w ten sposób przyczynić się choć trochę do odkupienia świata. Moc cudowną do tego czerpali ze mszy świętej. Nie tylko cierpieniami życia mamy uzupełniać braki męki Chrystusa, ale też swoją śmiercią. Dlatego prosimy o dobrą śmierć, świętą Barbarę, patronkę dobrej śmierci, czyli o taką, którą traktujemy nie jako karę za grzech pierworodny, lecz jako zjednoczenie z Chrystusem umierającym, by wraz z Nim uwielbić Trójcę Przenajświętszą na przebłaganie za winy nasze i całego świata. I wtedy i w życiu, i w śmierci należymy do Pana. Zakończmy nasze rozważania powrotem do tej, która najpełniej była zjednoczona z Jezusem Eucharystycznym, do Maryi. W katakumbach świętej Pryscyli na froncie środkowego łuku znajduje się najstarszy obraz adoracji trzech mędrców. Pokażmy go. Tak jest. Madonna, widzicie, siedzi na tronie, trzyma obiema rękami Dzieciątko Jezus i przyjmuje dary od mędrców. Obraz ten umieszczony obok fresku ze mszą świętą, który przed chwilą był, wskazuje na istotę ciała i krwi Chrystusa prezentowanego światu na kolanach Matki. Ona jest żywą monstrancją, Arką Przymierza, domem złotym, która nam najświętszy owoc swego żywota prezentuje. Krew z krwi Maryi i ciało z jej ciała dane są nie tylko do adoracji trzem królom, ale także do pożywania w komunii świętej. Maryja jest pierwszym żywym cyborium, naczyniem na Eucharystię. I ona w dniu narodzenia Pańskiego otworzyła je przy balaskach, których niestety dzisiaj w kościołach nie ma, ale balaskach komunijnych Betlejem, aby powiedzieć mędrcom i pasterzom: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Mamy więc w tych obrazach stwierdzoną nie tylko wiarę chrześcijan z II i z III wieku, rzeczywistą obecność Syna Bożego w Najświętszym Sakramencie, ale także uwidoczniony przedziwnie ścisły wewnętrzny związek Eucharystii z Maryją. Mówi o tym ostatni dokument wydany przed śmiercią przez świętego Jana Pawła II. Zaczerpnął papież treść tę ze starożytnych pisarzy. Paru ich przytoczymy. Wielki ojciec Kościoła Wschodniego, święty Grzegorz z Nysy, chcąc pokazać ścisłą łączność Maryi z Eucharystą, powiada, że Eucharystia jest sakramentem Maryi, bo ona nosiła w swym łonie Zbawiciela, dostarczyła mu ciała i krwi, których potem użył na Przenajświętszy Sakrament. Ojciec Kościoła Zachodniego, święty Augustyn, mówiąc, że Maryja nosiła Zbawiciela pod swym sercem, ukształtowała serce Jezusowe, a potem pisze: w komunii ciało Chrystusa, to ciało Maryi. Zbawiciel daje nam to ciało jako pokarm dla naszego zbawienia. Więc ci kapłani krakowscy,
którzy rzucają Pana Jezusa na rękę, jeśli nie mają szacunku dla ciała Zbawiciela, to przynajmniej powinni być dżentelmenami i uszanować Najświętszą Panienkę, bo jej ciało również jest w Komunii Świętej. Przecież ją nazywają Królową Korony Polskiej. I Kościół jest pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Gdzie dżentelmeńsko mężczyzny wobec kobiety i jej niepokalanego ciała, które się przyjmuje w Komunii Świętej razem z Chrystusem. Kochani, widzicie, z czego wyrosła wiara świętej Barbary w Boga żywego, która dała jej łaskę otrzymania Go w Komunii Świętej z rąk anioła i czym była przepełniona jej dusza i dlaczego stała się patronką Eucharystii na drogę do wieczności. Pokazaliśmy to na tych starożytnych obrazach. A ów rys szczególnej starożytnej wiary, jakim jest obecność dziewiczego ciała Matki Zbawiciela w Komunii Świętej, przypomniał nam, Polakom, w XX wieku święty Józef Bilczewski, arcybiskup Lwowa i wielki znawca sztuki starochrześcijańskiej, z którego to kazanie zaczerpnąłem i który tym samym stał się niejako prekursorem myśli świętego Jana Pawła II o ścisłym związku Maryi z Eucharystią. I wystarczy zagłębić się w papieską encyklikę poświęconą właśnie Maryi i Eucharystii. Pozwala to nam odkryć głębię słów Chrystusa wypowiedzianych z krzyża do świętego Jana, czyli do nas. Oto Matka Twoja. I uczeń wziął ją do siebie. Więc ilekroć w Komunii Świętej przyjmujemy ciało Chrystusa, które On wziął z dziewiczej swej matki, tylekroć przyjmujemy wraz z Nim Maryję do siebie. Ciało Jezusa jest zawsze ciałem Maryi, chociaż uwielbione zmartwychwstaniem, wywyższone w niebo wstąpieniem. Gdy więc pożywamy ciało Pańskie w Eucharystii, pożywamy też rzeczywiście dziewicze ciało Boga Rodzicy, bo ciało Chrystusa jest ciałem Maryi. Głosi to Kościół na uroczystość Bożego Ciała, bo w tym dniu na kolanach modli się przed hostią Bożą Ave Verum Corpus Natum Ex Maria Virgine. Witaj prawdziwe ciało z Dziewicy Maryi, umęczone na krzyżu. Taka jest nasza wiara w Eucharystię, prześledzona za pomocą obrazów ze starożytnej sztuki Kościoła wraz ze świętą Barbarą, nosicielką Boga żywego dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Amen.